Witajcie w nowym vlogu. Zobaczcie, jaka to przepiękna pogoda nas wita, naprawdę wspaniale. Nie wiem, czy to trochę śnieg nie pada, czy co to jest. O. Chmury. No taka idealna pogoda na wyjście z domu. Bardzo się cieszę, że nie muszę wychodzić. Już dzisiaj nigdzie. Byłam z Lolą na spacerze, także no, wspaniale jest. No dobra, chociaż mi trochę roślinki podleje. No ale tak, wspaniale, naprawdę wspaniale. No dobra, czas na poranne porządki, bo wczoraj jeszcze wieczorem gotowałam i jak widać, nie to, że mi się nie chciało sprzątać kuchni, nie, bo mi się zawsze chce, ale miałam zawaloną całą zmywarę, którą dopiero rozładowuję. No, więc zaraz tutaj zrobimy porządeczek. Będzie znowu omlecik, bo po prostu jestem zakochana, tylko tym razem zrobię go taką japońską metodą, gdzie później się jeszcze dolewa tego jajka, żeby ono było takie naprawdę mało ścięte. Jestem ciekawa, czy mi wyjdzie. A właśnie, muszę zobaczyć, słuchajcie. Wiem, dlaczego oni tak pakują te awokado, bo ludzie wsadzają palucha, ale... O, dobre. O, dobre jest. Zrobię sobie tylko z awokado i z pomidorkami samymi. No, pyszka. O, teraz się rozjaśniło, ale słuchajcie, jest tak ciemno. Przepraszam, tak pada. Ja piję moją gorącą wodę, która już wystygła, szczerze mówiąc. Ale tak, słuchajcie... Dżemik. Pytacie mnie o ten dżemik. To jest dżemik ajurwedyjski. To smakuje trochę jak pomieszanie świeczki świątecznej z takim dżemikiem jakimś jabłkowym i Jagermeisterem. Czy jakimkolwiek ziołowym, obrzydliwym alkoholem, gdzie dla mnie, słuchajcie, Jagermeister. Ja kiedyś na Helu piłam whisky z kolą, a koleżanka piła to i przez przypadek wzięłam łyka i no, dla mnie to jest po prostu... ludzie piszą, że sobie z tym kanapeczki robią, nie? I jedzą to z grzankami. O, to jeszcze wziąłam taką dużą łyżkę. Poczytajcie sobie o tym. Proszę bardzo, tak to się nazywa. To jest mieszanka wielu ziół. Nie pamiętam, ile tu jest. Ile tutaj jest ziół. To jest podobno nawet rekomendowane ludziom po chemioterapii, żeby wzmocnić organizm. Też podobno to ma właściwości wpływające dobrze na naszą psychikę. Więc... teraz, kiedy mamy taki okres, że jest ble, ja w ogóle nienawidzę początku roku. Ja wiem, że jestem dziwna. Nienawidzę początku roku i nienawidzę wiosny. Dla mnie dopiero w maju się zaczyna jakiś taki lepszy okres, co też podobno według medycyny chińskiej ma uzasadnienie, bo właśnie na wiosnę jesteśmy najbardziej wymęczeni, nasz organizm jest taki wycieńczony. Plus u mnie to co roku była alergia. Bardzo jestem ciekawa też, czy ona wróci. I w jakim natężeniu, bo no ja kiedyś cały rok miałam alergię. W zeszłym roku to pękała mi skóra na kostkach. Przecież łzy, nie wiem czy to pamiętacie, ale mi się łzy lały non stop po prostu z oczu. No ja non stop byłam na lekach przeciwalergicznych. Odkąd wprowadziłam sobie te wszystkie rutyny, ale też tak naprawdę kiedy zaczęłam olejków używać regularnie, codziennie na noc, to i mogę spać. I mi minęła alergia. Tfu, tfu, tfu. Aha, no i jeszcze miałam komentarz, że mówisz, że ci olejki pomogły na sen, a mówisz, że nie mogłaś spać. Ludzie, czy wy nie czaicie, czym jest bezsenność? Bezsenność jest stanem, kiedy permanentnie nie możecie spać. Kiedy więcej nie śpicie, niż śpicie normalnie, tak? Ale to, że się jej pozbyliście, to ludzki organizm tak działa, że nie wiem, możecie mieć stresujący dzień, następny dzień może być stresujący i nie możecie spać w nocy. Ja na przykład nie śpię, kiedy jest pełnia. Czasami, nie wiem,
No wiem, że ja nie mam żadnych ludzi wokół siebie, ale na przykład spotykam się z jakąś osobą i to są takie pozytywne emocje i wracam do domu i jestem po prostu tak nabuzowana takim pozytywnym flow, że też na przykład nie mogę usnąć, tak? Naprawdę nie wierzę w to, że ja muszę to tłumaczyć, tak? Ale w ogóle do czego zmierzam tutaj? Co wam przyszłam powiedzieć? I wam, i Larwiszonu. Słuchajcie, ja nie jestem tutaj po to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Jak dla mnie możecie nie korzystać z olejków, nie brać suplementów, bo też o ile tych bierzesz suplementów, to jest złe i tak dalej. Ja słuchajcie, suplementy biorę od regularnie, od 6 lat używam aszwagandy, L-teaniny, mówiłam o tym od dawna, probiotyki, kurkumę, różne rzeczy, to się też zmienia w zależności od jakby moich potrzeb. To będzie olej z rokitnika, któremu się tak brzydko zrobiła etykieta, ale na przykład od kiedy piję olej z rokitnika i też używam go i wewnętrznie i zewnętrznie z tym serum olejowym, które sobie zrobiłam, to ja zawsze byłam taka blada, a ja w ogóle mam wrażenie, że no nie mogę powiedzieć, że jestem opalona, ale nie mam takiej bladej skóry jak zawsze, bo ja mam bardzo, bardzo jasną skórę. I w tym okresie roku już byłam taka biała, a w tym roku tego nie widzę. No olej z czarnuszki to wy mi polecaliście na alergię i na skórę. Szczerze mówiąc, jak sam olej z czarnuszki, jak ja zaczęłam pić, ja nie widziałam różnicy w alergii, ale też no on ma różne inne dobre właściwości na inne rzeczy. Ja teraz dałam mojemu tacie i powiedział, że ohydny jest ten smak. Ja wiem, że ludziom wiąże jest ohydny. Ja też mam tutaj, wcześniej brałam w kapsułkach, więc możecie sobie po prostu kupić w kapsułkach. Ten jest spoko. Natomiast ja lubię. Dla mnie, słuchajcie, lniany jest tragiczny. I to już jest któraś firma, bo kiedyś kupowałam właśnie z tej firmy i myślałam, że w ogóle dla mnie to ma smak, jakby było trochę zepsute. Ale nie, on po prostu tak smakuje i dla mnie lniany jest okropny. Lniany jest zajebisty na żołądek, jak macie zgagę, reflux, problemy z żołądkiem, problemy z trawieniem, problemy z wypróżnianiem, problemy ze schudnięciem, to olej lniany. I słuchajcie, ja wam tylko pokazuję to, co ja robię i czasami właśnie wam powiem, co jest na co. Ale ja was zachęcam do używania własnej głowy, do słuchania własnego ciała. I jak ja wam coś pokazuję, że na przykład to jest olej lniany, to idziemy do wujka Google i czytamy sobie na temat tego oleju i sobie czytamy, jakie są zalecenia, jakie są przeciwwskazania i decydujemy sami, czy nam to pasuje, czy nie, bo każdy organizm jest inny, każdy człowiek jest inny, jest inna pora roku. Tak? I jak tutaj, słuchajcie, piszą, że to działa, nie działa, jakkolwiek to zabrzmi, jest mi obojętne, co wy robicie ze swoim zdrowiem. Naprawdę jest mi totalnie obojętne i wam też powinno być. Ale jeżeli ktoś ma ochotę się interesować moim zdrowiem i to przeżywać i kminić, czy na pewno robię dobrze, to proszę bardzo, droga wolna. Natomiast ja wiem, co ja robię. Ja wiem, co ja robię. Ja wiem, jak traktuję swoje zdrowie. Ja wiem, że jest to gadanie, że ja tam się źle odżywiam, źle żyję i tak dalej. Natomiast ja jestem zdrowa. Ja mam wszystkie hormony, wszystko mam, słuchajcie, wszystkie wyniki badań mam zajebiste. Nie mam z niczym problemu. Właśnie dlatego, że sobie wprowadzam takie różne rzeczy. Czy wy macie to robić? Nie, jest mi to kompletnie obojętne, tak? Ja wam tylko pokazuję jakąś drogę, która według mnie jest taka nieinwazyjna, nie zaszkodzi. Oczywiście, jeżeli wszystko stosujemy z głową, tak? Bo można też brać milion suplementów i sobie obciążyć wątrobę. Można, nie wiem, się poparzyć olejkami eterycznymi i tak dalej, no jakby, które też mogą nas uczyć. No wszystko używane źle i w nadmiarze może szkodzić, wszystko. Ale no to nie wiem, to dzieci to wiedzą, tak? Jedzeniem też można sobie albo robić krzywdę, albo robić dobrze. Ja tylko wam pokazuję.
I też, słuchajcie, ja o tym nie mówię, bo to jest oczywiste dla niektórych ludzi, ale ja pokazuję swoją rutynę teraz. Mam na to czas, mam taką zajawkę i to jest inspirujące dla wielu osób, bo przypomina o tym. Ja na przykład, słuchajcie, mam tak, że jak mam ochotę jakoś bardziej zadbać o zdrowie, bo na przykład ostatnio, nie wiem, nie dbałam, nie jadłam dobrze, nie coś tam, to ja na przykład sobie lubię włączyć na Instagramie czy na YouTubie kogoś, kto właśnie pokazuje rutynę pielęgnacyjną, jak na przykład ostatnio nie dbałam o twarz, albo wiecie, masaże twarzy, albo właśnie ktoś, kto mówi o, nie wiem, o olejkach eterycznych i tak dalej. I bo to wiecie, to działają neurony lustrzane, to jest na tej zasadzie. I ja wtedy mam ochotę, dla mnie to jest taka motywacja. U mnie to tak działa. I to jest tak, jak wiecie. Od wielu lat ja dostaję pytanie od ludzi w prawdziwym życiu, od kobiet. Co ty robisz, że ty tak młodo wyglądasz, nie? I jakie te kremy? Ja zawsze powtarzam, i wam też to wiele razy mówiłam. Nieważne jaki krem, ale ważne, żeby codziennie, 2 razy dziennie, religijnie. Tak? I zmywamy makijaż, nie śpimy w makijażu. Zimą retinol i witamina C. Latem filtry. Niektórzy na przykład też filtry stosują cały rok. Ja osobiście nie. Czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze? Taki jest mój wybór, mi to tak pasuje, u mnie to się sprawdza. Mówię, niech każdy sobie robi, co chce. Ja tylko pokazuję i ja tylko inspiruję. I nawet ostatnio właśnie zaczęłam to mierzyć, wiecie, bo jak ja nagrywam, to mi tutaj leci czas. I na przykład moja poranna rutyna z czyszczeniem języka, z myciem zębów, potem myję buzię, no i potem nakładam te wszystkie toniki, sera, kremy i tak dalej. I jeszcze robię sobie masaż twarzy i czasami jeszcze tymi takimi zimnymi bańkami, takimi szklanymi, które trzymam w lodówce, robię masaż twarzy. I też ostatnio jeszcze dołączyłam masaż węzłów chłonnych, tak? Czyli tutaj pod pachami, tutaj na obojczyku i tu. I to mi zajmuje 6 minut. 6 minut. I słuchajcie, to jest tylko kwestia nawyku i wdrożenia tego w taką rutynę, żeby o tym pamiętać, tak? I tyle. I tak samo, słuchajcie, suplementy i oczywiście mój komentarz. A po co ty bierzesz te suplementy, jak potem jesz niezdrowe rzeczy? Po pierwsze, ja się zdrowo odżywiam. To, że wy uważacie, że to jest niezdrowe, to jest wasz problem. To jest wasz problem i to nie jest tak, że jak ktoś kiedyś zjadł parówkę albo batonika, to się odżywia niezdrowo, bo to tak nie działa. Po drugie, to jest takie, ja pamiętam, jak kiedyś chodziłam na siłownię i miałam komentarz, jak jadłam pizzę. Po co ty chodzisz na siłownię, jak jesz pizzę? No można na przykład, mam koleżankę, która właśnie wtedy to skomentowała, a ja właśnie biegam po to, żeby móc jeść pizzę. I jakby, ja nie wiem, ludzie mają tak, że albo po prostu już nigdy nie zjesz batonika, nie napijesz się alkoholu, nie nic i to jest zdrowo, albo jest niezdrowo i nie ma nic pomiędzy. Obsesje i skrajności są niezdrowe z założenia, tak? Tak jak obsesja na punkcie wagi, tak jak obsesja na punkcie wyglądu, tak jak obsesja na punkcie starzenia. Mi to pasuje, u mnie to się sprawdza. Wiem, że u wielu osób też. Jak chcesz, to bierz. Jak nie, to nie. Ja już się nauczyłam, ja powtórzę to po raz kolejny. Ja wiem, co robię. Ja wiem, co u mnie działa. I ja nie słucham żadnych tam głosów, wiecie, ludzi z zewnątrz. Jeszcze tym bardziej takich, kto nie wiem, kto to jest i kto coś sobie pisze. I wam też to radzę, bo inaczej na przykład będziecie myśleć, że od uziemiania można złapać grypę. No, takie są mądrości w komentarzach. I tylko słuchajcie, to jest tak, że znowu na przykład ja właśnie bardzo często dostaję pytania, a jak to robisz, że skóra, a jak to robisz, że masz mocne paznokcie, że nie wypadają ci włosy, że to, że tamto. No i ja właśnie mówię, to jest, bo ja nie pamiętam, bo ja nawet jak sobie kupię suplementy, to ich nie biorę, tam krem to jak mi się przypomni, raz używam, raz nie. No to wymaga wysiłku. To wymaga, słuchajcie, wysiłku.
No ale jakby albo dbamy o siebie, albo nie dbamy o siebie, tak? Albo dbamy o swoje zewnętrze i o swoje ciało, oraz na przykład dbamy o swoją psychikę, dbając o swój stan umysłu, na przykład nie siedząc i nie żyjąc życiem innych, albo tego nie robimy. I każdy może sobie żyć, jak mu się żywnie podoba. I absolutnie, wiecie, mi tutaj wszyscy mogą pisać wszystkie teorie świata. Proszę bardzo. No w ogóle, ja, tak jak nawet ostatnio usłyszałam, że tam ten tarot i olejki, no w ogóle, a co ma tarot do olejków? Co ma piernik do wiatraka w ogóle? Co mają zioła że kakao ceremonialne? Kakao ceremonialne to jest zwykłe kakao. Właśnie nie, no, to jest właśnie niezwykłe kakao. To nie jest takie kakao, jak masz w sklepie, tylko to jest czyste, tam 90 chyba, nawet tu mam, jest chyba 90 się, a to jest nawet 100% pasta kakao. Tak? Dlatego ono jest gorzkie. Ono jest gorzkie. Po prostu to jest naturalne kakao. Nie? I to jest tak samo, no nie wiem, możesz sobie zaparzyć mocną czarną herbatę i być pobudzonym, albo możesz sobie zaparzyć zieloną herbatę i czuć rozluźnienie, tak? I tak samo jest z kakao. Tu nie ma jakichś, wiecie, to wy sobie dopisujecie jakieś w ogóle magiczne właściwości, których nie ma. Ale no to. Mówię, ja wam pokazuję i zamierzam to pokazywać i w ogóle jestem mega wkręcona, mega mi się to podoba i w każdym vlogu będą oleje, będą olejki, będzie smarowanie, będzie jedzenie, będzie gotowanie, bo jeżeli chcecie ode mnie znać jakiegoś tipa w ogóle, jak ktoś wam coś mówi, że macie czegoś nie robić, to jak się pozbyć takiego intruza? Róbcie to dalej i to jeszcze 2 razy mocniej niż robiliście wcześniej. I ja zawsze, jak to mówię, to dostaję takie komentarze: na złość mamie, odmrożę sobie uszy. To nie jest na złość. Ja robię, co mi się podoba. To ty to tak odbierasz, że to jest na złość, bo w ogóle ty myślisz, że ja myślę o tobie. Nie, ja myślę o sobie. Ja cały czas myślę tylko i wyłącznie o sobie i o swoim dobrostanie. No. A jak ktoś właśnie jest namolny, to polecam. Polecam. Polecam życie w zgodzie ze sobą. Fantastyczne uczucie, nieznane wielu osobom w komentarzach. Czy mówię niestety? Nie, nie powiem niestety, bo tak jak mówię, jest mi obojętne, jak żyjecie, jak się czujecie i co robicie. Jeżeli chcecie ode mnie inspiracji, jeżeli chcecie ode mnie pomocy, to ja zawsze dla was jestem. I jest wiele kobiet, które korzystają z tego, co ja pokazuję, które korzystają z mojej siły. Ja cały czas dostaję wiadomości: dzięki tobie wyszłam z toksycznego związku, jestem po toksycznym związku, pozbierałam się, umarł mi pies czy kot. Oglądam ciebie, oglądam twoje stare filmy, płaczę razem z tobą i jesteś dla mnie inspiracją, bo jak ty dałaś radę, to ja też dam radę. I oczywiście, że tak. I słuchajcie, ja wiem, że tak jest i nikt mi tego nie zabierze i nikt w komentarzach żadne tam paplanie, że jestem beznadziejna, tego nie zmieni i że moje vlogi są nudne. No są takie nudne, że cały czas tylko wyświetlenia im rosną. Takie nudne są. No. Także kochani, właśnie jeżeli chodzi, kochani oraz larwy, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, ja zamierzam to robić. Zamierzam cały czas pić kawę z olejem kokosowym MCT, zamierzam pić wodę, zamierzam medytować, zamierzam leżeć na macie z kolcami, zamierzam. Olejki to jestem na maksa wkręcona, słuchajcie. Robiłam ostatnio te balsamy do ciała i. No, po prostu mój tata potrzebował. Nie będę tutaj mówić ten, ale no na pewno. No. Na pewną dolegliwość, nazwijmy to, tak? Nie wchodząc w szczegóły, bo nie chcę potem słuchać. I jeszcze na przykład dałam mu też wielkie wiadro tego sześciowodnego chlorku magnezu i mówi, że. Co wam polecam i w ogóle też sobie zgooglujcie, bo ten sześciowodny chlorek magnezu działa na umysł, działa na ciało, działa na skórę, działa na trądzik, działa
z tego co czytam, na EZTS, na Łuszczyce. Nawet widziałam rolkę na Instagramie, gdzie pani weterynarz polecała, że jak pieski sobie liżą, wylizują łapy, to że można im łapy w tym moczyć. To jest na maksa tanie i w ogóle tak. Też właśnie czytałam wiele, bardzo dużo o tym czytałam. I słuchajcie, te chlorki są w różnych cenach. Ja kiedyś kupowałam takie droższe na Allegro. Podobno to jest ściema. Każdy ten chlorek to jest jedno i to samo, więc kupujcie najtańszy. Nie ma sensu przepłacać za te jakieś, wiecie, w ładnych tam torebeczkach i z napisami i tak dalej, bo to jest po prostu jedna rzecz, tak jak, nie wiem, no, nie wiem nawet też do czego to porównać. Ale właśnie i tak samo oliwa magnezowa i tak. Naprawdę to jest zajebiste. Polecam. I też jest relaksujące, więc jak sobie larwę odwłok wymoczycie w takim tym, to może nie będziecie takie może wam się będzie i lepiej spało, i lepiej żyło. I może wtedy po prostu będzie lepiej. Polecam, naprawdę polecam, zamiast siedzieć i tutaj kminić, czy ja coś robię dobrze, czy źle, wymoczyć odwłok w takiej pół godziny. Trzeba minimum pół godziny siedzieć i nie wolno dodawać żadnych innych rzeczy do tego. Żadnych olejków eterycznych, żadnych tam żeli, niczego, tylko siedzimy w tym, się moczymy, a potem to spłukujemy i już zmywamy z ciała żelem. Tak, tak samo właśnie, no i do czego zmierzam, zrobiłam te balsamy i właśnie nawet dzisiaj się nim smarowałam z masła kakaowego i to po prostu pachnie jak czekolada. I słuchajcie, ja mam tyle kosmetyków, ja sobie będę ich pozbywać, przysięgam wam, bo ja tak, wiecie, jeżeli mnie oglądacie od lat, ja nienawidziłam nigdy się balsamować i nadal nie lubię, ale olejować i balsamować tą moją kostką to nie ma problemu. Ja nie wiem, chyba mój organizm, nie wiem, albo moja podświadomość odrzucała po prostu te wszystkie balsamy, bo, no nie wiem, nie lubiłam, a teraz po prostu kocham. Kocham i też na przykład bardzo lubię to, że one nie zostawiają plam, bo na przykład to, ile ja mam rzeczy zniszczonych, w sensie i piżam, i jakiś narzut, i pościeli, od zwykłej tej oliwki, słuchajcie, dla dzieci, którą używałam wiele lat, natomiast po tym oleju z żywokostu, po tej mieszance właśnie olejowej, którą ja sobie robię, tam jest olej z żywokostu, żożoba, sezamowy, migdałowy, to jest na maksa tłuste, ale to jakoś się tak wchłania i to w ogóle nie plami mi niczego. Także jeżeli macie ochotę czerpać inspirację, to zapraszam. Tak jak mówię, każdy ma paluszki, może sobie wygooglować, poczytać, co tam kto pisze. Ja naprawdę nie jestem tutaj od tego, żeby cokolwiek komuś wciskać, sprzedawać, czy polecać. Tak jak mówię, ja pokazuję swoje życie, moje, moje. Wiem, że to tylko wywoła jeszcze większą lawinę komentarzy, komentującą, że to, co robię, jest złe. No trudno. Trudno, umrę w męczarniach. Mimo, że ja w tych męczarniach to umieram po prostu od wielu lat i jakoś... No, dobra. Idę, słuchajcie, robić... O, nawet chyba trochę przestało padać. Idę... idę robić omlet. No, ale dżemik jest przepaskudny moim zdaniem. Ale już... No tak, zbliżam się do połowy dżemiku. Właśnie, a to też jest na przykład, słuchajcie, to jest taka cecha, że jak ja sobie coś postanowię, to ja to robię. Albo na, w sensie, że no nie wiem, jak pielęgnacja, to pielęgnacja. I ja mam tak, że jak ja wyjdę z rytmu, to zapominam o czymś. Więc ja muszę mieć rytm, mieć ustaloną rutynę i robić to codziennie. Jeżeli to są nowe rzeczy, takie jak na przykład, nie wiem, czyszczenie języka, czy tam, no różne nowe rzeczy, które włączyłam, no to ja robię tak, że na przykład, nie wiem, kładę sobie coś koło szczotki do zębów, bo wiem, że na pewno będę zęby myć. Czy tam, no nie wiem, jakieś suplementy, czy coś, to stawiam sobie na wierzchu. No i jakby, wiecie, nie ma bata, no nie wiem, jak pierwsze rano, o nie wiem, no na przykład przy ekspresie do kawy można sobie coś położyć, żeby pamiętać, żeby to wziąć, albo się posmarować, albo cokolwiek, tak?
I po prostu trzeba to robić codziennie, można sobie, nie wiem, odznaczać na kartce, cokolwiek. No słuchajcie, chcieć to móc, tak? Trzeba mieć jakąś dyscyplinę, trzeba mieć rutynę w sobie. No bo inaczej byśmy nigdzie nie zaszli, no niestety tak to działa, nie? Ja właśnie często słyszę, jak coś mówię, no to tak jak mówiłam, że a krem to raz w tygodniu, a ja nie pamiętam, żeby brać tych tabletek, a to niesmaczne, a to śmierdzi, a to coś. No, no tak, tak. Dżemik jest ohydny, olej lniany dla mnie jest ohydny. Ale no co, no nie jestem małym dzieckiem, nie mam 3 latek, żeby, nie wiem, spodziewać się, że to mi będzie sokiem z gumy jagód smakowało, tak? No jakby, nie wiem, dla mnie to jest proste i oczywiste. Ale może nie dla wszystkich. No, dobra. Hołk. Aha, i jeszcze jedno. Możesz sobie jeść same bio warzywa i owoce, możesz trzymać restrykcyjną dietę, możesz codziennie ćwiczyć i robić wszystko tak, jak lekarze mówią, czy ktokolwiek mówi, ale jak będziesz wredną pipą i będziesz wylewać żółć i zazdrość i będziesz trzymać w sobie złość, albo nie trzymać i wylewać na innych ludzi i będziesz siedzieć i tam wypisywać swoje różne wysrywy, czy tutaj, czy z koleżankami, to nigdy nie będziesz zdrowa. Bo podstawą zdrowego człowieka są nasze emocje i trzeba mieć czystą głowę, czyste serce, dobre emocje i wtedy będzie zdrowie, inaczej tego nie będzie. Uuu, ale ładne. Co mnie tak podświetla, Boże? Guacamole z przepisu z mojego e-booka. Ostrój oliwy z moją przyprawą, Boże. I właśnie chcę sobie zrobić omlet taki japoński z guacamole, a pomidorki. No, jest takie dobre. I pomidorki koktajlowe, już wam o tym mówiłam, ale... No ja wiem. Ja wiem. Dobra, powiem wam, że pierwszy raz robiłam tutaj ten japoński omlet i zdecydowanie na TikTokach to wydawało się łatwiejsze. Ale... Ale jest pyszne. Muszę tą technikę dopracować. No jest wtedy w środku taki jak jajko na miękko. Ja uwielbiam coś takiego. W ogóle mam taką fazę na jajka. Ostatnio czy na jajka, na te omlety. Lola, właśnie to chciałam powiedzieć, że guacamole z e-booka się poleca. Chociaż tak pewnie ostatnio zapominam wrzucać wam linka w opisie pod filmem, może teraz nie zapomnę. To awokado, znaczy to guacamole, ostra oliwa, moja przyprawa. Zrobiłam sobie kawę, tak się patrzę w dół, bo tu Lola jest. No boję się pić tą kawę nad tobą, no chodź. Chodź, moja popierdółka, najgorsza. Ty też jesteś za gruba, powiedz. Też wszyscy... Wszyscy za grubi, co za... przeklęty dom, nie? No, ale słuchajcie, powiem wam, że
Jak słucham tego, jak zdobywają teraz popularność młodzi youtuberzy czy tam influencerzy, jakkolwiek ich nazwiemy, to to są jakieś dramy, nie? Że ktoś kogoś obraził, pomówił, no nie, jakby dramy, nie? No i wiemy wszyscy, że tam te wszystkie pudelki, srudelki i tak dalej, to się klika, że ludzie to kochają. No i właśnie widziałam taki film na YouTubie, taki wywiad, gdzie właśnie ktoś mówił, że no teraz jak chcesz zostać influencerem, to to musisz coś zrobić, tak? I najlepiej coś złego właśnie, coś takiego, za co cię ludzie zhejtują i to ci podbija popularność, nie? I ja sobie tak myślę, w jakich my kurde czasach żyjemy? Jakie w ogóle to są wartości, nie? I nie, to nie jest teraz ocenianie, że o, to młode pokolenie. No to młode pokolenie się wzięło ze starszego pokolenia, tak? Także to nie jest tak, że nie wiem, teraz dzieci są złe, albo młodzież jest zła. Nie, nie, nie. To wszystko się wzięło z domu. I zobaczcie, że tak samo no, temat Sylwestra. O, ja nie mogę. Sama Sylwestra. Nieważne, że poprzednie dwa Sylwestry też sama spędziłam, tak? I był to mój świadomy wybór. I tylko, że właśnie nie pamiętam. Nie, chyba tego nie vlogowałam. Chyba tego nie vlogowałam. Ale na pewno jakoś o tym mówiłam, że spędzam tego Sylwestra w domu, tylko może vloga nie było. I zobaczcie po prostu... Chodź, Loluś, chodź! Chodź do mnie! Lola! Ale zawsze, kiedy odpalam kamerę, to chcę na spacer. Chodź! No chodź, chodź! Ja wiem, że ty ściemniesz. Chodź! No, widziałam. A tak to, jak naprawdę chcę na spacer, to, to tam stoi i czeka. Przynieś świnie. A nie wiem, słuchajcie, jak mam jakiegoś kola, takiego na kamerce, to muszę jej chować guziki, albo sama się zamykać w sypialni, po prostu ona będzie stała i nawalała. Jak tylko skończę rozmawiać, to w ogóle mnie olewa, nie? To nie jest tak, że przychodzi i się, nie wiem, chce bawić, tylko nie wiem, o co chodzi. No, ja nie mogę skupiać uwagi na nikim innym. Ale o czym mówiłam? Aha, o Sylwestrze. No to jest problem. To jest, słuchajcie, najważniejszy problem, nie? Czy my naprawdę żyjemy jeszcze w mentalności, nie wiem, ludzi z liceum? Jak ja byłam w liceum, to właśnie tak było, że nie wiem, jak ktoś nie był zaproszony na Sylwestra, to tragedia, tak? Bo trzeba być, nie wiem, bo jakby w ogóle, wiecie, jakie to są wartości, przez pryzmat czego oceniamy ludzi? Wiecie, mi jest naprawdę to obojętne, czy ktoś uważa, że jestem wartościowa, czy bezwartościowa, bo... Znaczy, dla mnie to jest tak, jeżeli ktoś uważa, że coś jest ze mną nie tak, bo spędziłam Sylwestra sama, to po prostu, no to nie jest człowiek na moim poziomie i jakby nie mamy o czym rozmawiać, bo wiecie, to nie ma co tłumaczyć. Ale właśnie widzicie, ludzie tego na przykład nie rozumieją. Ja nie po to się odcinałam od swojego starego życia, ja nie po to się odcięłam od wszystkich. Ja nie po to zaczynam na nowo, ja nie po to przewróciłam całe swoje życie do góry nogami, żeby tkwić w starych schematach, żeby robić to, co kiedyś, tak? I no jakby też, wiecie, nie wiem, naprawdę to trzeba ludziom tłumaczyć, że depresja, że się odcinasz, że nie masz ochoty, albo nie masz ochoty w ogóle, albo nie masz ochoty z byle kim, albo nie masz ochoty na siłę, albo, o, też widziałam, słuchajcie, taki komentarz, że to znaczy, że jesteś samotna, bo powiedziałaś, że rozmawiałaś z jakimiś ludźmi i oni powiedzieli, że nie chcą z tobą spędzić Sylwestra, a gdyby, więc mogłaś iść, chociaż nie wiem, to żeby nie siedzieć sama, to spędzić z mamą, albo jakby to naprawdę byli twoi przyjaciele, to by rzucili wszystko i ten, i by do ciebie przyszli. Właśnie, słuchajcie, dojrzałość ludzka polega na tym,
że jak ktoś ci mówi, stara, no nie chce mi się, mam ochotę posiedzieć sama ze sobą w kapciach, mam ochotę, nie wiem, przemalować pokój, mam ochotę, nie wiem, leżeć pod kocem i oglądać Netflixa, bo na przykład, nie wiem, miałam ostatnio dyżury po 12 godzin i nie chce mi się nawet w dresie siedzieć z nikim w domu, tylko chcę być sama. To jakby, wiecie, ja to kumam i... Ja nie wiem, naprawdę, że ludziom trzeba tłumaczyć takie rzeczy, a właśnie taki komentarz, to trzeba było iść z mamą spędzić. Ja mogłabym iść do moich rodziców. Tylko widzicie, ja nie mam, tak jak taka pani komentująca, że muszę gdzieś iść z kimś posiedzieć, byle nie siedzieć sama, bo jeżeli siedzę sama, to coś jest ze mną nie tak. Ja nie mam takiego myślenia. I nie rozumiem tego, że... nie wiem, jak mówię, że na przykład dla mnie bardzo dużą wartością w życiu jest to, że dużo zarabiam i że dzięki finansowej niezależności mam taką wolność życiową i to mi bardzo dużo daje. To jest to mocne, że a, pieniądze szczęścia nie dają, jak możesz gadać, co z tego, co ci po tych pieniądzach i w ogóle bla 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 i jak możesz tak mówić? Ale z drugiej strony mam jakby wziąć wartości innych ludzi i mam robić tak jak oni, bo inaczej coś jest ze mną nie tak. Nie? No jakby, no nie wiem, słuchajcie, no ja mam 41 lat, zaraz będę miała 42. I ja już wyrosłam z tego, że ja się muszę gdzieś pokazać, że... No, znaczy, wyrosłam. Ja nigdy tego nie miałam tak naprawdę. Może w jakichś tam małych aspektach, ale wiecie, ja mam totalnie wywalone. Ja mam totalnie wywalone, co ktoś myśli na mój temat. I zresztą ludzie są głupi, po prostu ludzie są głupi. Widać to w komentarzach, niestety. I ja też się nie spodziewam, znaczy nie liczę na bycie zrozumianą i nie spodziewam się tego, ponieważ ja zawsze żyłam inaczej niż wszyscy ludzie. Też mnie to doprowadziło do tego miejsca, które jest właśnie takie, jak miało być. Ludzie tego nie kumają, nie? Że nie wiem... że jest mi źle. Ja nigdy w życiu bym nie zrobiła kroku wstecz. Nigdy w życiu bym nie wróciła do tego, co było. Ja nawet jak o tym myślę, to wiecie, to by było nierealne. Po prostu to już nie byłoby wspólnych tematów, nie byłoby nic porozumień. W ogóle wiecie, to jest stare życie, nowe życie. I ja po to wszystko zrobiłam, żeby być jeszcze bardziej wolna. Jeszcze bardziej niezależna i jeszcze żyć tak jak chcę i nie żyć tak jak wszyscy ludzie, tak? Ja nie po to podejmowałam całe życie decyzje, które oczywiście, że były różnie odbierane, które mnie dużo kosztowały, za które zapłaciłam cenę. Nie po to robiłam to wszystko, żeby teraz nagle, nie wiem, wchodzić w buty przeciętnego Kowalskiego i żyć tak jak, nie wiem, wszyscy myślą, że się powinno żyć. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę takiego życia. Mnie nie interesuje takie życie. Nigdy mnie nie interesowało, nigdy mnie nie ciągnęło. Chociaż oczywiście jest mi wmawiane, że wiecie, bez chłopa i bez bąbelka to ja przecież płaczę w poduszkę i na pewno jest mi źle i na pewno marzę i w ogóle... Też słuchajcie, dostałam taką wiadomość. A propos czego to było? Ja coś powiedziałam, że no tak, świetnie, jakbym, nie wiem, po rozwodzie teraz została z małym dzieckiem i dostałam wiadomość, no co ty przecież już teraz, jakbyś 20 lat temu urodziła dziecko, to już byś miała, to już ono by było duże. Co? Jakie miałam 20 lat? Ja myślałam o swojej edukacji, właśnie o swoim rozwoju, po to, żeby móc zarabiać pieniądze i żeby być niezależną od kogokolwiek, od rodziców, od faceta, od kogokolwiek, tak? Ja bym w życiu tego nie zamieniła. Tak jak, nie wiem, kobiety mówią, że mega się spełniły w macierzyństwie i nigdy by tego nie zamieniły na nic innego. I wspaniale, każdy się spełnia w czymś innym, tak? I każdy ma do tego prawo. Nie ma jednej właściwej drogi, bo wiecie, bo teraz jak powiem, że ja się z tym spełniłam, to o, nie wiesz, jak to jest mieć bombę. Wiecie, że właśnie nawet wczoraj to udostępniałam na Instagramie, że są takie badania, jeżeli chodzi o dobrostan życiowo-psychiczny, to najszczęśliwszą grupą społeczną są bezdzietne kobiety z niezależnością finansową.
i że są takie rokowania, że tam do 2040 chyba 5 roku ponad połowa kobiet będzie singielkami, bez dzieci, bez facetów, tak? No bo kurczę, biorąc nawet pod uwagę statystyki, ja nikogo nie namawiam, tak? Bo to też jest, do mnie, słuchajcie, też bardzo często przychodzą kobiety rozważające macierzyństwo lub, znaczy, rozważające posiadanie dziecka lub nie i mnie pytają, co ja im radzę, nie? No i to jest takie, a jak myślisz? Jakby, czego się spodziewasz ode mnie, mojej odpowiedzi? Ja nie wiem, zapytaj chyba te laski, które mają dzieci, jak im tam z tymi dziećmi, nie? To jest takie zabawne, no ale, ale tak, słuchajcie, że biorąc pod uwagę, że teraz są statystyki w Polsce, że 40% małżeństw się kończy rozwodem, no i z tego, co ja obserwuję, no to to jest tak, że potem kobieta zostaje z dzieckiem, na przykład taka w moim wieku, i pamiętam, czy to dziecko, wiecie, ma, no nie, no już jak ma 20 lat, to też inaczej, no ale jakby jakieś takie, wiecie, z którym się trzeba zajmować, nazwijmy to do 18 roku życia. Zostaje z tym dzieckiem, no i co? I ona sobie po prostu z tym musi radzić, a tatusiowie na Tinderze, przedział wiekowy max 25 lat, i z jednej strony tutaj mają potomka, mają jakąś tam rodzinę, do której ewentualnie mogą wrócić, bo może Anusz żona czeka, a tutaj wiecie, druga młodość, nie? No tak to wygląda. Tak to wygląda. Tak to wygląda, ja to tak widzę, że po prostu no nie wiem, no i wiecie, i kobiety potem, nie wiem, muszą się prosić o alimenty, o ile w ogóle one są, albo jak ja słucham, jakie są kwoty na alimenty i tak dalej, nie? No ale jakby, nieważne. No właśnie, uważam, że kobietom po prostu się ciężko żyje. I już nie będę mówić o tym, że się powinny wspierać, bo to do niektórych po prostu nie dotrze. To jest właśnie też, słuchajcie, patriarchat, nie? Że takie zachowania kobiet wobec kobiet, larwowe, no to jest właśnie patriarchat, bo kim się rządzi najłatwiej? Skłóconymi ze sobą. Kobiety, o tym się nie mówi i kobiety tego nie wiedzą, ale tak, no, to, że kobiety są wredne dla kobiet, to jest wynik patriarchatu i to po prostu pokoleniowo, to jest wysysane z mlekiem matki, nie? Że kobieta kobiecie wilkiem, to, że na przykład autorytetem jest tylko mężczyzna, że na przykład jak, nie wiem, kobieta ma do wyboru lekarza mężczyznę i kobietę mężczyznę, to będzie słuchała faceta, bo baba to się nie zna, przecież tak powtarza to, co słyszała w domu, na przykład od ojca, nie? I sama tak będzie. To jest bardzo szeroki temat i bardzo dużo, bardzo długo można by było o tym mówić, ale wiecie co, mi się już nie chce o tym mówić. I szczerze powiem wam, że ja kiedyś jeszcze miałam coś takiego, że chciałam tym kobietom uzmysłowić, że po co tracisz swoje życie na mnie? Mi to i tak, jakby, mi to tylko przysparza korzyści, ale miałam takie, że po co tracisz ten czas na mnie, że przecież mogłabyś zrobić coś ze swoim życiem, że tobie to szkodzi i tak dalej, ale to szczerze, nawet te osoby nie zasługują na jakieś, wiecie, porady, które miałyby sprawić, że im będzie lepiej w życiu. Niech one sobie tam będą w tej swojej właśnie gnuśności i w ogóle. To też jest tak, to co powiedziałam wcześniej, że potem są właśnie, a Boże, a skąd ten rak, a skąd to, no jakby emocje są podłożem wszystkich chorób. Jak właśnie masz w sobie tyle negatywnych emocji, to no to się gdzieś kumuluje w środku, tak? Mimo że to są emocje negatywne wobec innej osoby, to masz u siebie w środku, nie ja. I to zaczyna ciebie zjadać. Możecie sobie o tym poczytać. Potem ludzie się dziwią, że chorują, bo wiecie, taki właśnie głównie taka złość, zazdrość, zawiść, no to jest jelito, wątroba,
żołądek. A jakie to są? To są rzeczy, na które najczęściej chorują kobiety. Ale właśnie, tak jak mówiłam, to uważam, to się nie zmieni, to jakby nie ma co. Tylko widzę co, ja mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Naprawdę, że jest coraz gorzej, że po prostu o czym my rozmawiamy. Czy ktoś spędził Sylwestra sam, czy nie i czy to coś oznacza, czy nie i w ogóle naprawdę jest coraz gorzej. I to, od czego zaczęłam, że właśnie teraz młodzi, jacyś tam influ, żeby się wybić, to nie wiem, właśnie specjalnie na przykład kłamią, mówią jakieś, wiecie, nieprawdziwe informacje albo nie wiem, właśnie albo kogoś obrażają publicznie, albo mówią jakieś złe rzeczy o tej osobie. No i to właśnie, wiecie, to jest hype do sławy. To ja nie muszę. Ja jestem po prostu samonapędzającą się machiną własnego sukcesu. Mówiąc o tym, że spędziłam Sylwestra sama w domu w wieku 41 lat. Po tym, jak przeżyłam epizod depresyjny, rozwiodłam się, wyjebałam wszystkich ze swojego życia. No to jest to po prostu news wszechświata, nie? O, i właśnie powiem wam, że przez to nienawidzę stycznia, jest chyba 14. Wygląda jakby był, słuchajcie, wieczór. No to w kamerze w ogóle też inaczej wygląda. Jest tak ciemno. Tutaj w kamerze to bardzo rozjaśnia, ale jest tak ciemno, że po prostu ja bym poszła spać. I właśnie taka pogoda, jeszcze taka deszczowa, jeszcze żeby ten śnieg padał, czy była jakaś zima taka, no to okej, okay, ale to jest dramat. I styczeń to jest właśnie taka pora roku, że tak wszystkim już opadł ten entuzjazm, wiecie, po świętach. Nie ma żadnych za bardzo tak nowych projektów. Wszyscy tam, wiecie, w kolejce na siłowni po pudełka, znaczy ten catering w pudełkach. I nic się nie dzieje. Do lata jeszcze daleko. Bardzo nie lubię, naprawdę. No już tak maj, ale styczeń, luty, a marzec, kwiecień, ten taki przednówek, to w ogóle... Aha, no i właśnie jeszcze kolejna rzecz, jak właśnie, że a ty tylko siedzisz w domu i oleje i tak dalej. Jakby możecie sobie myśleć, co chcecie, czy moje życie, możecie sobie uważać, że moje życie jest beznadziejne, w dupie to mam. Ale ja właśnie to wszystko, co teraz robię, to jest moja praca na to, jak się będę czuć na wiosnę, tak? Bo według Ajurwedy właśnie 6 miesięcy wcześniej pracujemy na to, jak będziemy się czuć w kolejnej porze roku. I to, jak ja w tym roku się czułam latem i jesienią, to było psychicznie, to była tragedia. Tragiczne było to lato. Ta jesień też była dla mnie ciężka. No wiadomo, że śmierć, choroba i śmierć kici, ale jakby nie wiem, się psychicznie naprawdę bardzo źle czułam. I teraz chcę po prostu żyć w zgodzie z porami roku. Teraz jest czas, zgodnie z tym, co się dzieje w przyrodzie, na spokój, na ciszę, na siedzenie pod kocem, na siedzenie w domu, na odpoczynek, na sen, na czytanie. No to jest teraz czas i ja tak ten czas chcę spędzać. I zamierzam go jeszcze spędzać jakiś czas, pewnie do wiosny. Więc, jeżeli ci to nie pasuje, no chyba, że tam może jakieś inne plany będę miała. Ale generalnie, jeżeli będę tutaj w Łodzi, to zamierzam tak ten czas spędzać. Więc nastawcie się. Nastawcie się, drogie larwy, że będzie tego więcej. Bo będzie tego więcej. Bo na pewno nie zaprzestanę tego robić, bo widzę, jak mi to służy i widzę, no, widzę korzyści. I podoba mi się to.
I w ogóle generalnie mam w dupie to. Mogę sobie żyć jak chcę. Mogę wpierdalać McDonalda, zapijać winem, albo mogę, nie wiem, tańczyć z szałwią na środku Legolasa, albo mogę się nacierać olejami, albo nie wiem, generalnie prawda jest taka, że mogę powiedzieć tutaj cokolwiek, a wy larwy i tak będziecie oglądać. Czy nudne, czy nienudne. Jakby było nudne, to by was tu nie było. I byście z takim zaciekawieniem nie oglądały. Tak? No. Fatalna jest ta pogoda. Znaczy fatalna. Właśnie zamierzam ten... Mam dwie książki o afirmacjach właśnie. O tych czarymarach. Jak to było? O tych koniugacjach planet, w które wierzę. Też mam komentarz, że wierzę w koniugację planet. Z naprawdę z cyklu, nie mam pojęcia o czym mówię, ale się wypowiadam. Tak, mam właśnie dwie książki, które chcę poczytać. Ale właśnie najpierw wypiję kawę, bo boję się, że usnę, a nie chcę spać w dzień. Jestem czerwona, zrobiłam sobie kąpiel w chlorku sześciowodnym magnezu. I w tym trzeba siedzieć minimum pół godziny. Ale składałam rolkę, więc siedziałam godzinę, a potem jeszcze użyłam tej mojej mieszanki olejów do nasmarowania się, w które jest olej sezamowy, który jest rozgrzewający. Mimo, że to jest 20 stopni, po prostu płonę. Zawsze po takie, a było mi wcześniej mega chłodno, bo leje. Nie jest zawsze zimna, jak leje, a po takiej kąpieli to po prostu... Energia. Wyjąłam sobie brokuła, którego ugotowałam wczoraj. I sos Cezar i parmigiano i mam jeszcze pół puszki fasoli. O. I zrobię sobie taką sałatkę. Ja brokuła mogę jeść samego, serio. I dałam Loli i też... O, tu jeszcze nie odlałam, no dobra, trudno. Dałam Loli też brokuła i wsuwa teraz. Ona w ogóle kocha te, kocha kaki. No dużo lubiliśmy warzywek, więc spoko, czasami jej daję. Pieski dobrze wyjadły brokuła. No wsuwa tam samego brokuła, tylko je podgrzała. No i teraz jeszcze poleję to sosem. Zaparzę sobie rumianek. I potem jeszcze poczytam komentarze pod rąką, dopiero ją wrzuciłam. Oglądam Kwiaty Alice. Chyba skończę dzisiaj ten serial na Amazonie. Bardzo Wam polecam, jeżeli macie Amazon. Chcę spać. Przy takim deszczu mam nadzieję, że będzie mi się cudownie spało. A, i czyściłam patelnię. Tym, jak się nazywa? Bicarbonate. I gorącą wodą bym się przypaliła żelibna. Jestem ciekawa, czym się wyczyści, ale na razie się odmacza. Zrobiłam taką pastę, zalałam gorącą wodę i zostawiłam. To podobno powinno ładnie odejść, więc zobaczymy. Jeszcze pewnie czyściłam garnków. Co prawda na piekarni mi to średnio pomogło, ale może na takie małe przypalenie będzie lepiej. No i to tyle, kochani, na dzisiaj. Żegnam się z Wami. Zobaczmy się jutro. O, kochani, witajcie w nowym, pięknym dniu. Powiem Wam, że Allegro jest niesamowite. Ja wczoraj zamówiłam paczkę. Zamówiłam sobie, wiecie co, witaminę B kompleks w kropelkach, bo to się podobno lepiej przyswaja. Zamówiłam sobie wczoraj, chyba o 16. Dzisiaj rano już jest, kocham Allegro. Dlatego wszystko zamawiam na Allegro, nie? I dlatego potem mam tyle pudeł. A wiecie, jak pokazywałam te nagrywki, że tam wywożę pudła wózkiem do segregacji. Zrobiłam specjalnie hashtag Black Friday. Tam, tyle zakupów robisz i w ogóle. No ja robię tyle zakupów, tylko że ja kupuję takie zwykłe rzeczy, a do każdego jest pudełeczko i potem... Wynoszę to do tego pokoju, bo mi się nie chce tego po jednym pudełeczku nosić. Potem idę z wózeczkiem, no.
To już nie te czasy, powiem wam, że już wyrosłam, że były te czasy, kiedy tutaj pudła Zara, H&M, Zalando, Gucci, My Teresa i tak dalej jeździły, ale no kompletnie jakoś mi się to już, nie wiem, przyznudziło mi się, przejadło mi się. Nie wiem, kiedyś to naprawdę na Zalando chciałam, może to, a North Face ma to nowe, a coś tam, a teraz książki, suplementy, zioła, olejki, o, olejki, tak. Ale właśnie też teraz mam postanowienie, bo muszę zużyć wszystkie, zanim zamówię nowe. Chociaż no mam takie newralgiczne, jak na przykład eukaliptus, jak lawendka i na przykład cytryna, które mi się kończą, a bez których nie umiem żyć. Czy to trzeba brać po posiłku? A nic nie jadłam i długo jeszcze nie będę jeść. 15 kropli wymieszać z wodą lub innym chłodnym płynem. O nie! No nic. No nic. B-kompleks. Zgooglujcie sobie, ale B jest ważny dla wielu rzeczy. Też dla naszego układu nerwowego, ale i też dla skóry. A ja w ogóle, słuchajcie, robię dochodzenie, bo coś dziwnego mi się stało. Wysypuje mnie i to nawet nie są pryszcze, tylko są takie czerwone krostki. I tylko tu jeszcze tu mi się dzisiaj zrobił. I mam tylko taki pasek tu i nie używam żadnych kosmetyków, żadnych perfum, żadnego dezodorantu. To nie są żadne kosmetyki, bo to nie jest tylko żel pod prysznic, którego używam stale. I ewentualnie żel do buzi. I ja się wczoraj kładłam i tego nie miałam, a dzisiaj się budzę i mam tylko tu. I mam taki pasek. Tu trochę tak po ramionach i po szyi. I nie wiem, słuchajcie, czy to nie są pomidorki koktajlowe. Muszę odstawić i znowu zjeść i zobaczyć, czy to to. Albo awokado. Masowałam sobie usta i mam takie duże. Jak chcecie ten, fajny jest trik, jak chcecie sobie w ogóle poprawić kontur ust, bo mam wrażenie, że one są wtedy takie ładniej nawilżone i czy większe, to nie wiem, ale ładniej wyglądają, chwilę po na pewno są większe, to bierzecie usta tak, robicie to. I sobie tak z minutę masujecie, już nie chcę robić, bo ja zaraz. Ale w ogóle wtedy też są takie, wiecie, ukrwienie się poprawia i mają taki ładny, naturalny kolor. A teraz trochę, ja bardzo lubię naturalny swój kolor ust i trochę to wygląda, jakbym miała pomadkę. O, sobie masowałam. No i tutaj też właśnie sobie masuję te bruzdy nosowo-wargowe. Ale no właśnie i tu mam, słuchajcie, tu mam wszystko, co no mówię, tu. Tu mnie jakiś wyszedł, ale po prostu, co to jest? Nie powinnam tego mówić, bo teraz zaraz się nasłucham teorii różnych. No ale tak, słuchajcie, wkurza mnie to. I to już któryś raz jest, teraz, jakby w krótkim okresie czasu. I to znika, wiecie? Bo to nie są jakieś takie tam jedno, na przykład mi zostanie jeden taki jedna krosta, a reszta są takie jakby czerwone plamki, które się chowają. Więc to klotrimazolem sobie to posmarowałam. No nic, zobaczymy. Dobra. 11:30, dobra. Mam 2 godziny do wyjścia z domu. Muszę wysuszyć włosy. Nic nie wiem, bo okno żywieniowe mi się otwiera o 13:00, ale ja muszę wtedy wyjść z domu. Jutro jest święto, więc chciałabym iść do Lidla i właśnie kupić sobie awokado i jakieś warzywa i owoce. Ale ostatnio jak byłam, kiedy to było? Przed Sylwestrem. Dzień przed Sylwestrem to nic nie było w tym Lidlu z warzyw. Z takich świeżych rzeczy, nie? Więc właśnie, może powinnam iść teraz, ale teraz mi się nie chce, no zobaczę. No, bo 2 dni nie czyta, to po prostu wyczyszczone z warzyw. Także tak, kochani, dobra. Witajcie z pozytywną energią, mimo że jest szaro, buro i ponuro. Ale nie pada, to chociaż tyle. No.
Dobra, jestem tak zadowolona z mojej cery ostatnio. A w poniedziałek, słuchajcie, idę wyrywać 8 pierwszy raz w życiu. Jestem ciekawa. Się nie boję dentysty. Ja się też niczego nie boję. Ale jakby mnie to tam, wiecie, dentysta... Ja już tyle razy, wiecie, mi przewiercali żywcem bez znieczulenia piętę wiertarką na wylot, także kto by się bał dentysty, nie? Ale no, ciekawa jestem, czy będę mogła jakby w dniach następnych szybko normalnie funkcjonować. No ale zobaczymy. Przekonamy się. No hello, witajcie! Zrobiłam sobie takie włosy. Chciałam nagrać Wam też przed wyjściem, ale nie zdążyłam, ale nagram rolkę. Więc zapraszam na Instagrama, jak ktoś jest ciekawy. Dostałam bardzo dużo komplementów i pytań, czy idę na randkę. No. Jeszcze sama nie wiem, czy mi się podoba, czy nie, ale są no, takie coś innego. To jest ta falownica taka za, nie wiem, 69 zł z Allegro. Fajne te. Na dłuższych włosach to fajnie wygląda, dziewczyny mają takie długie włosy i potem jeszcze sobie robią takie, wiecie, na żel czy coś a la mokre. Ale no, nie wiem, przetestowałam nowy look i właśnie przed chwilą jeszcze usłyszałam, ale ty jesteś wymalowana, a ja w ogóle mam tylko podkład, pomadkę, ale jakoś chyba z tymi włosami, może z tą bluzką to tak wygląda, no nie wiem. W każdym razie tak, byłam w Lidlu. No bo gdzie ja mogę chodzić, jak nie do Lidla? I tak, jutro w sobotę i w niedzielę jest Lidl zamknięty i nie planowałam zrobić takich dużych zakupów, ale chyba w ogóle, słuchajcie, to pro tip, warto chodzić do Lidla właśnie przed, jak jest święto, bo to już jest któryś raz, tak samo było przed Bożym Narodzeniem, przed Sylwestrem. I teraz, słuchajcie, bardzo dużo jest warzyw w dobrych cenach, więc nie zamierzałam tyle kupić. A mówię, dobra, wezmę sobie, bo awokado było chyba 40% tańsze, więc wzięłam dwa te opakowania. Tym bardziej, że zaraz będę jeść, a i tak planowałam kupić, więc mówię, dobra. Wrócił rumianek, słuchajcie, nie wiem, czy Wam już to mówiłam, ale to podobno kiedyś była zanieczyszczona partia, a teraz już jest i wrócił. Ale nie kupujcie, bo niedobry, bo... Nie wiem, czy dlaczego teraz nie było. O, takie wielkie borówki były w promce, więc stwierdziłam, że kupię i zrobię ciasto. Podjęłam takie postanowienie na nowy rok, żeby jeść mniej słodyczy i ten piec ciasta, więc zobaczymy. Jakżem powiedziała, tak zrobiła. Góralki, słuchajcie, były, jak się kupowało 3, to było 60% taniej. A ja bardzo lubię. No wziąłam dwie... Oj, no nie, spoko. Dwie cebule te białe. Wziąłam jajka, bo ja teraz codziennie jem omlety, a też do ciasta. Wzięłam do tego mojego sosu wegańskiego Cezar. Wzięłam te papryki. Będę robić takie faszerowane papryki. W ogóle kiedyś one były po 3, te bio. Teraz są po 2, no dobra. Więc wzięłam papryki, już 15 są głodna i tak na mnie patrzył ten pączek. Marchewki też były w jakiejś promce, ale to i tak po prostu będę robić zupę z fasolą, więc kurde, myślałam, że tego nie doniosę, mam same warzywa. I w ogóle za taką wielką siatę, nie będę wam tego mówić, ale za taką wielką siatę zapłaciłam 150 zł. Wzięłam ziemniaki i marchewki. Bo będę robić zupę z fasolą mung i mam zrobić zamiar duży gar i część oddać i część sobie teraz będę jadła tak normalnie, a jak będę miała wyrwaną jedynkę, to Boże, jedynkę, co ja mówię, wyrwaną ósemkę, to sobie zmiksuję i będę mieć zupkę, o. Miałam kupić, w ogóle zapomniałam właśnie, miałam kupić lody i jogurt, ale dobra. Fasolę też do zupy. A i masła były, jak się kupiło 3, to były jedno za 3 złote, więc wzięłam, bo i tak mrożę masło, bo ja zawsze lubię mieć masło w lodówce. Wzięłam maślankę, wzięłam twaróg, cukinię, nie kupowałam już pomidorków koktajlowych, bo nie wiem właśnie, czy wiecie co, to dziwne coś, co mam na szyi, czy to przypadkiem nie jest od pomidorków, w sensie nie od samych pomidorków, tylko tego, czym tam one są, wiecie, konserwowane czy coś. Wzięłam pora,
i wzięłam drożdże. Nie wiem, może drożdżowe, co sama jeszcze nie wiem. Ale stwierdziłam, że tak, no bo teraz dwa dni będzie sklep zamknięty. W poniedziałek, no to usuwam zęba i nie będę w stanie. Pewnie we wtorek też nie będę z tym, więc akurat na 4 dni będę miała. No będę miała na czym żyć. Więc dobra, wstawiam Loli steka do piekarnika. Mam dla niej steka. Gdzie jest ten stek? O! Mam dla niej steka. Mogłam może jeszcze brokuła kupić. Papryk. Zrobić takie faszerowane papryki. Trochę po meksykańsku. Nie wiem. Mam plan na taki dobry przepis, ale to... No nieważne, teraz dobra. Wstawiam steka, przebieram się. Na sobie mam Skims oczywiście. Wszystko, oprócz skarpetek, majtki, Skims. Stanik to jest ten wiecie, ten, który teraz reklamują, że tak się nie odznacza pod bluzką. I powiem wam, że naprawdę jest wygodny, chociaż dziewczyny często rzucały, że tu trochę... Ale nie jest źle, ale faktycznie tutaj trochę... Ja już nie wiem, jaką mam większą miseczkę, ale generalnie powiem wam, że jest spoko, jest wygodny, naprawdę. A ma fiszbiny? Ma, ale nie czuć. No dobrze, to ja się przybieram i zaczynam sobie, zrobię sobie omlet po prostu, bo to najszybciej. I mam jeszcze resztkę sałatki brokułowej z wczoraj, więc chyba to zjem na kolację i tyle. Muszę jeszcze zmontować vloga i właśnie chcę zmontować rolkę tą z Get Ready. Mam teraz taki plan, żeby wrzucać codziennie znowu te rolki, ale nie wiem, zobaczymy. Bo na razie jak je wrzucam, to mi zżarło, po prostu ja mam zajebiste zasięgi, a mi przyrost obserwujących stoi w miejscu, albo jeszcze mi zjada. Tak jest Instagram, wiecie, ja na tym i tak to robię tak naprawdę dla siebie i żeby mieć kontakt z wami taki prywatny. Po prostu robię to dla fanu, ale jest to takie zniechęcające. Także, no, jeżeli mnie nie obserwujecie na Instagramie i mielibyście ochotę i ten, to będzie mi miło. Jakbyście mnie zaobserwowali. Tym bardziej, że jak ostatnio to powiedziałam, to dużo osób mi pisze teraz na Instagramie, że kurde, założyłam konto na Instagramie, żeby ciebie obserwować, jak fajnie. Ja uważam, że na Instagramie jest dużo fajnych treści. Ja właśnie na przykład ostatnio się wkręciłam w tą jogę twarzy i właśnie, kurczę, tylko z Instagrama korzystam. Jest dużo darmowych, takich szybkich treści, że nie wiem. No, także nie wiem, jak wam się podobają moje włosy. Jeszcze nie umiem tego robić i w ogóle miałam coś takiego, że wiecie, jak zaczęłam to robić, to mówię tak, mam pół godziny do wyjścia, a już żałuję, że to by mi się nie podobało. Ale to już jest ten moment, kiedy nie ma odwrotu, bo nie macie czasu myć włosów ani nic, ale no mówię, dostałam dużo komplementów, że wow, jakie włosy. No tak inaczej, nie? Ja nigdy tam, kiedyś, dawno temu sobie kręciłam loki chyba, jak miałam takie długie po ślubie, to nie wiem ile to lat temu. Powiem wam, że jestem tak beznadziejna i nigdy nie wiem, ile to lat minęło, ile... No ale, nie wiem, może pamiętacie, że miałam takie i kręciłam loki i jakiś właśnie mi się vlog tak wyświetlił i mówię, kurde, fajnie to wyglądało, chciałabym mieć znowu długie włosy, także... No. To też jest takie, że wiecie, tym to nie powinno się tą falownicą często robić, bo to jednak pali włosy, nie? No. Ale tak, spoko. Jestem zadowolona. No więc się przebieram w moje cudowne, luźne ciuchy, żeby sobie usmażyć omlecika. Zobaczcie, tylko wyjęłam, ale już na posterunku. No musi się zrobić najpierw. A jeszcze też nic nie jadłam, bo sama nagrywałam książki, które przeczytałam, znaczy rolkę z książkami, które przeczytałam w 2023. Tak. I... No już ci robię, już. Ja też jestem głodna, wiesz? Proszę bardzo, oto omlet z guacamole. I tylko z cukinią dzisiaj. No nie, ty już nie jesz, ty już zjadłaś mięcho. No hello, hello. No hello, hello, jest 8 rano. I nie mogę spać, bo cały czas coś mnie boli kręgosłup. Więc w ogóle zwinęłam futon w rolkę i go naparzam. Bo tak trzeba raz na jakiś czas zrobić z tym materacem, jak się wyleży w różne strony, pozwijać, pougniatać, no bo
Wiecie, to jest jednak taka poducha i ona się od leżenia wygina. I ściągnęłam od razu narzutę. Ściągnęłam od razu narzutę i będę prać narzutę i poduszki, a potem jeszcze zmienię pościel. Mimo, że jestem zaspana, jest w ogóle ciemno. A tego nie widać w aparacie, bo on zawsze rozjaśnia, ale jest ciemno normalnie. Jest po prostu 8 rano. Jak się obudziłam, to myślałam, że w ogóle jest jakaś 6 i pada cały czas takie coś. Takie. Widzicie? To? No, sfokusujesz się. Nie, chyba nie pokażę wam tego, ale po prostu jakiś taki marznący deszcz dziwny. Ciekawe, czy to się zamieni w śnieg. O, tutaj też widzicie, leży na tarasie. O, a ty jesteś zachwycona, nie? Żeby tak wejść w kodrę i się utulić, tak? No właśnie. Jestem nieprzytomna, jest sobota. Jest święto, więc idę wrzucić tą narzutę. Obawię się trochę z materacem, położę się na macie z kolcami, poczytam i spróbuję jeszcze usnąć. Spałam 5 godzin. Ostatnio zaczęłam chodzić później spać, a budzę się mniej więcej o tej samej godzinie i to jest problem. Muszę znowu wrócić, a sama sobie jestem winna, bo już mi się tak ładnie chodziło spać o 23 czy tam nawet o 12, ale jakoś tak stosowi ostatnio dużo po prostu pracę zostawiam na wieczór, zmontowanie vloga, rolki, wczoraj nagrałam 2 rolki vloga i vlog się wrzucił tam chyba o 20, rolkę jakoś też, to wiecie jak to jest. Jeszcze muszę sprawdzić, odpowiedzieć na jakieś komentarze na Instagramie, do mnie piszecie. I to sprawia, że mi się nie chce spać, bo patrzę właśnie w laptopa czy w telefon. No ale jakoś nie wiem, ja tak mam, że mi się najlepiej pracuje wieczorem. Chciałam to kiedyś nagrać, on tak fajnie sobie, słuchajcie, ognięta. O. Słuchaj, to prześcieradło idzie do prania, więc ja na twoim miejscu bym się tam nie układała. No. Dobra, idę dalej. To jest dobre na wyżycie się, jak ktoś potrzebuje się wyżyć, to niech sobie kupi futon. Będziemy mógł go naparzyć. O ja, pan biega! Pan biega w tą pogodę, ale jest kozakiem. Bo tu normalnie takie igiełki tak w ogóle w twarz. No a w ogóle pusto. Żadnych samochodów nie widać, żadnych nawet ludzi z psami nie widać. Wiecie, 8 rano to już chodzą pieski. I to nie mało. Dzisiaj chyba wszyscy ten, jak zobaczyli tą pogodę, to szybkie siku, albo nie wiem, albo przez to, że wolne, to śpią dłużej. No nic. To jest właśnie to, o czym wam mówię. To jest ta pora roku i ten stan pogody, że właśnie to jest czas, żeby sobie pracować nad swoim hobby w domu, czytać książki. Tak. No chodź tutaj, chodź. Słuchajcie, ja myślałam, że ze szczotką to będzie problem, a patrzcie na to. Po brzuchu, tak? Po brzuchu. Gdzie mam teraz czesać? Gdzie? Tu? Tu mam czesać? Tak, taka fajna szczotka. Taka fajna szczotka. No, ale super. Tu? Widzicie to? Po klacie mam czesać. No chodź. No, musisz tu siedzieć, jak chcesz, żebym cię czesała. Powiedz. Super szczotka. Fajna, nie? Ale jeszcze dobrze. Dobrze, kochani, dobrze.
Znalazłam, słuchajcie, robiłam porządki, bo szukałam plastrów na blizny neflana i mojej bańki chińskiej magnetycznej. I znalazłam sushi starą szczotkę. Chyba to jest sushi. Nie mam pojęcia, skąd ja to mam. Nawet nie wiedziałam, że to mam. No ale nigdy nie czesałam. Z niej, wiecie co, tak dużo osób mówi, że chihuahua tak linieją. Z niej raz na jakiś czas ona ma taki, i to w ogóle jest na przykład jakaś tylko pora dnia, nie? Że na przykład, nie wiem, biorę ją, mam sobie czarny dres, jestem cała we włosach, ale to jest po prostu, nie wiem, raz na kiedyś, nie wiem, raz na parę miesięcy dosłownie. I nie wiem, z czego to wynika. No teraz jest w poszewce do poduszki, nie? Widzicie to. Słuchajcie, rolka do papieru toaletowego, korek od butelki jako piłeczka, to jako, nie wiem, psi labirynt, agility. Chodź, jeszcze się poczeszemy. Lola, chodź. I tu jesteś. Tu, o, i to też jesteście. Tu jest pies. To jest teraz walka z moim palcem. Chodź, chodź. Byłaś. No, chodź. Jeszcze się psem. Chodź. Chcesz jeszcze? Chodź. Tak, super. Powiedz, ale mi matka rozrywkę żeś znalazła. No, że to jest w praniu, więc tylko prześcieradło nałożyłam. Jeszcze kołdrę w starej tej i jeszcze, słuchajcie, będę z alergofem namaczać no właśnie narzutę i te poduchy takie ozdobne. I potem jak zdejmę pościel, to spryskam, a teraz też alergofem, bo raz na jakiś czas na rozpocza używam i tu, i tam. No ale jakby, jak pogryziesz tą szczotkę, to potem nie będzie takiego fajnego efektu. To chyba pachnie sushi, co? No tak, tu po klacie. No nie mogę z ciebie. Tu? Nie wiem gdzie. Nie? Już nie? Dzisiaj właśnie chcę sobie poczytać książkę i też trochę tu ogarnąć, bo tyle nagrywałam, że po prostu i gotowałam, i nagrywałam. Wczoraj poszły 3 zmywarki, a i tak jeszcze jakieś mangary do złożenia. Tam leżą stosy książek z tej rolki, którą nagrywałam, o książkę, którą przeczytałam. No, masakra, więc akurat teraz takie 2 dni siedzenia w domu, chociaż nie, cały czas siedzę w domu, wiadomo. A i chciałabym bardzo podziękować za te wszystkie komentarze pod poprzednim vlogiem. Jak powiedziałam, żeby sobie zostawiły komentarze, jest takie miłe. Naprawdę, dziękuję. Dziękujemy, Lola, nie? No. O, no właśnie, zobaczcie. Taki skrawek rolki od papieru. To jest najlepsza zabawa. Tu jest. No tu. Świetne, nie? Świetna zabawa. O, dawaj. O, dawaj. O, i to też jest zabawa, jak ona trzyma to paszczy, a ja niby jej chcę zabrać. Znaczy, czasami chcę jej zabrać, bo nie chcę, żeby ona to zjadała. Nie wiem, czy tu cokolwiek wychodzi. Widzę na pewno, że tu są jakieś stare sushi albo kicin włosy, to nie roli. Tak. No połóż się, to mogę cię, po brzuchu też cię mogę. Tak cię trochę nabłyszcza ta szczotka, jak ja cię tu czeszę. Przecież ty masz lśniącą, piękną sierść, ale... Nie żyj tego papieru! No nie, jedz, oddawaj. Ble. Lola, nie wolno żreć tektury, no. Naprawdę. Dieta dietą, ale wiesz. No zobaczcie moje zużycie. Pewnie z grudnia i stycznia. Mi się wydaje, że to może być jakieś 1,5 miesiąca. Nawet nie wiem, muszę to kiedyś sprawdzić, ale zobaczcie. Ja je kupuję na Allegro po 15 zł. Czyli za 6 dyszek mam, słuchajcie, twarz i ciało ogarnięte i jestem bardzo zadowolona. Wiadomo, że ja też używam jeszcze innych olejów, bo do ciała robię sobie mieszankę właśnie. O, tutaj myję umywalkę, zaraz będę gotować tą skrobaczkę do języka. Trzeba gotować raz na jakiś czas, więc zaraz ją wrzucam
do garnuszka będzie się gotować, a tutaj jest właśnie butelka, w której robię mieszanki. Specjalnie jest plastikowa, bo wiecie, to jest tłuste, żeby mi nie upadło i żeby tego nie potłuc. I ja robię mieszankę, pytacie mnie o to, ja robię mieszankę żywokost sezamowy. On jest rozgrzewający na zimę, dobry, latem niekoniecznie. I olej ze słodkich migdałów. Rycynowy to nie, to jest do włosów, ale mam gdzieś jeszcze żożobę. To też jest do włosów. I olejki eteryczne, cytrusowe, bo cytrusowe są na i w ogóle na dobry nastrój, ale też na celulit, głównie działają ujędrniająco. Oraz ja dodaję kadzidłowiec, lawendę i takie leśne różne, choinkowe nazwijmy to tam, sosnowy, jałowcowy. No ja mam, wiecie, jakąś tam swoją drogę, że tak powiem, na co, po co i tak dalej, nie? No, także tutaj też już muszę pozużywać te olejki i dopiero będę zamawiać nowe. Tutaj jest moja mieszanka do włosów, którą właśnie trzeba wstrząsnąć. To jest ta moja mieszanka oleju, którą psikam, psikam sobie włosy. Wygląda jak taki ten green juice, nie? No, ale tak. A tam się robi pranie, tu jeszcze myję umywalki, także znaczy nie to, że jakieś wielkie sprzątanie, ale tak po prostu ten dishmatic jest zajebisty właśnie na takie rzeczy. Muszę już mu wymienić ten, ale ja w tym myję tylko umywalki, nie znalazłam tym naczyń, ale to jest zajebiste i kabina też się tym fajnie myje i wannę w ogóle naprawdę spoko. Ja to w Deals kupiłam, ale na Allegro też pewnie znajdziecie. Bo to jest po prostu wygodne. Wiecie dlaczego? Że ja nie muszę zakładać rękawiczek, tak? Nie pobrudzę sobie żadnym detergentem rąk. Ręce są bezpieczne, nie muszę zakładać rękawiczek, a dobrze to wszystko jest wyszorowane. I tutaj w ogóle też się, to jest miejsce, żeby wlać płyn, nie? Więc naprawdę spoko. Stój tu. Tak, wiem, że nie powinno się tak robić. Wiem. Ja wszystko wiem, tylko w ogóle tego nie słucham. O. I do piekła. Żywieniowe. Ja jebę. I teraz to już po ptakach, nie? No tak. A i oblizałam łyżkę od jogurtu. Dobra, to sobie po prostu zrobię śniadanie. A więc tak, tutaj mamy guacamole z mojego e-booka z ostrą oliwą. Warzywka to będzie cukinia, papryka. O, czy moje ciasto już? Proszę bardzo. I będzie boczek dzisiaj też. Tu już się masło topi. Może potem kilka pomidorków koktajlowych. No, także będzie omlecik znowu. No, hello, hello. Nie, utnie mi głowę. Jest już wieczór, byłam z Lolą na spacerku. Jest minus 3, ale jest taki wiatr, nie wiem czy słyszycie, też hałasuje na maksa. Że wydaje się dużo zimniej i cały czas pada taki marznący deszcz. Nie wiedziałam, za co mam ochotę. Miałam tu jakiś czas temu, kiedy tego... No tak, teraz będzie hałasował. Kalafiora.
go włączyć. Sekunda. Mam włączony tryb turbo, a na nim jest głośny. O czym to ja mówiłam? A, że w ogóle wydaje się było dużo zimniej. Smaruję teraz Loli przed każdym wyjściem łapy tym psim kremem do stóp. No i w sumie tak właśnie, aha, mam tego kalafiora i nie wiem dlaczego on mi zaczął zielenić, tak jakby kwitnąć, nie wiem co się z nim dzieje. Miałam z niego robić steki z żółtym serem. Ale po pierwsze mam jeszcze pół godziny do zamknięcia mojego okna żywieniowego, a po drugie to ja tak lubię zwykłego gotowanego kalafiora, tak samo jak zwykłego gotowanego brokuła z sosem winegre. Jak ja robię winegre, to znajdziecie w moim e-booku. Tak jest zielony w niektórych miejscach. No dobra, więc stwierdziłam, że go sobie na szybko po prostu ugotuję i zjem z masłem klarowanym. Go tylko oglądam, czy on tu, nie wiem, gdzieś nie spleśniał, czy coś. Czy mu wszystko jest ok. Stwierdziłam, że nie będę wydziwiać, bo tak mam, że zawsze o, coś wiecie, ugotuję tutaj super takiego i w ogóle. A ja mówię, kurde, przecież ty tak lubisz jeść, gdzie sobie samego gotowanego. I tak też zamierzam uczynić. Miałam się takie. No, aha, no i właśnie. Jest święto, jutro też jest święto. W ogóle widziałam na osiedlu parę ludzi zmierzających w kierunku Lidla. I słuchajcie, skończyły mi się paletki do zmywarki. Byłam przekonana, że mam, a nie mam, bo tak to bym sobie zamówiła albo kupiła, ale byłam przekonana, że jeszcze mam. Zamówiłam taką wielką paczkę, jak nagrywałam, czy jak robiłam e-booka. No, ale okazało się, że nie mam. A dzisiaj to bardzo dużo, nie wiem, 3 patelnie miałam do umycia. I oczywiście, że mogłabym umyć ręcznie, ale po pierwsze tego nie robię i nie lubię. A po drugie mam tutaj bardzo mały zlew. Specjalnie też taki wybrałam, bo wiedziałam, że właśnie nie chcę zmywać. I słuchajcie, zgooglowałam sobie, że kwasek cytrynowy, soda oczyszczona, ocet, płyn do mycia naczyń w różnych konfiguracjach. Tylko pamiętajcie z płynem do mycia naczyń, że to ma być kropla, bo jak nie, to wam wypłynie taka wielka piana na podłogę. Moje dwie koleżanki to przetestowały i to dosłownie jest po prostu wszystko w pianie, nie? Ale właśnie ja zrobiłam miks wszystkiego i zaraz zobaczę, bo mi się niedługo kończy zmywanie. Ciekawe, jak to wyszło. Może sobie kupię duże takie opakowanie, wiecie, można sobie kupić takie na Allegro duże opakowania kwasku cytrynowego i sody oczyszczonej i ten, i sobie robić naturalne tabletki do zmywarki. No, także ciekawa jestem. Ach, kurde, wszystko mi leci. Spieszę się, powiem wam, że ten, musimy się zdążyć ugotować. Która jest godzina? Godzina! Ach, no nie pokażesz mi teraz godziny. Urządzenie stygnie, a tu mam nieustawione. Cholera wie, która jest godzina. No nic, najpierw przesuniemy, nie? No. Także nie będzie fancy kolacji do pokazania. Za to będzie pyszny kalafior. O, to jeszcze muszę umyć, ale to właśnie dostałam na gwiazdkę, a to nie jest do zmywarki, a wylał mi się rumba, potrąciła stolik, znaczy rumba, no ten mój, to nie jest rumba, ale widzę, mój ten odkurzacz potrącił stolik, tam stał kubek, kubek mi się zwalił właśnie takiego pudła, w którym miałam nierozpakowaną część prezentów z Wigilii. No i właśnie zostałam zmuszona, żeby
rozpakować i zrobić tu porządek. Także tak to wygląda. To są, słuchajcie, te spodnie z H&M, piżamowe, zajebiste są. Za każdym razem, jak się pojawiają rozmiary, to kupuję po 3 z jednego koloru, bo one chyba tam 79 zł kosztują, a są zarąbiste. No, a to są moje loki nieczesane, cały czas wyglądają spoko. No, także idę gotować kalafiorsa z masłem ghee, z bułeczką tartą. To taką sobie kolację wsunę. Kocham, naprawdę, brokuła i kalafiora kocham, mimo że według mojego typu doszy nie powinnam tak często jeść, chociaż też tak aż bardzo często nie jem. Natomiast często powinnam jeść awokado. No, ale uwielbiam. O, skończyło się. Czekajcie, skończyło się zmywanie. No i co? Nie, no normalnie się umyło, wszystko czyste. Talerzyk jak talerz, proszę bardzo. Bo ja mówię, już kurczę, 2 dni bez zmywarki. No. Nada się. Nie, no naprawdę jest mega czyste. Ładnie pachnie, także... A oto moja wytworna kolacja.